Wiatr, deszcz i niska temperatura. Trasa z Baraniej Góry do Skoczowa przy tak kapryśnej aurze do najprzyjemniejszej nie należała. Ale nie o przyjemność chodziło, a szczytny cel. Z Damianem, Arturem oraz Tomaszem, uczestnikami trzeciej edycji projektu 1047 dla, spotkaliśmy się 3 maja w Skoczowie tuż po zakończeniu pierwszego etapu realizowanego w ramach całej akcji. Czasem padał grad, czasem wychodziło słońce, padał śnieg, wiał wiatr. Warunki były do końca raczej niesprzyjające nam, ale mimo wszystko byliśmy na nie przygotowani i jak widzisz dotarliśmy do mety. Pierwszy etap macie już za sobą, teraz czas na kolejny. Jak to będzie wyglądało? Słów kilka w ogóle o całej tej akcji. Cała akcja składa się z 3 etapów. Pierwszy etap jest właśnie za nami. Drugi etap to bieg na dystansie 21 km. Z miejsca, w którym właśnie się znajdujemy, do Zabrzegu, gdzie położymy kajaki na wodę i będziemy płynąć do Bałtyku. Jest to etap trzeci. Skład się zmienia na poszczególnych etapach. Etap kajakowy będą pokonywać nasi koledzy z jednostek specjalnych, weterani, którzy od Zabrzegu do Bałtyku popłyną sami. W tym roku trekking, bieg i kajak uczestnicy projektu dedykują 5-letniemu Arkowi, ale każda edycja projektu to wsparcie dla kogoś innego. Przeprowadzamy całą akcję dla 5-letniego Arka, syna naszego kolegi, weterana, który służył w Iraku i Libanie, który potrzebuje naszej pomocy i naszego wsparcia. Od pierwszej edycji pomagamy żołnierzom, weteranom. Pierwsza edycja była spontaniczna. Pomagaliśmy naszemu bliskiemu koledze, który doznał wypadku na motocyklu. Zbieraliśmy fundusze na jego rehabilitację. Akcja się udała dzięki pomocy wielu ludziom, dzięki pomocy Fundacji Sprzymierzeni z Grom, dzięki wielu lekarzom z Wrocławia, którzy podjęli się tej rehabilitacji. Podsumowując ten rok, jaki poświęciliśmy naszemu koledze, podsumowując tą akcję, stwierdziliśmy, że będziemy ją kontynuować co roku, wybierając kolejnego weterana lub kogoś bliskiego z weteranów, żeby po prostu mu pomóc. W zeszłym roku pomagaliśmy żołnierzowi 17. Brygady Zmechanizowanej, Piotrkowi Ziębakowskiemu, który służył w Afganistanie między innymi i doznał poparzenia 50% ciała, stracił wzrok, także cały zeszły rok poświęciliśmy jemu. W ten sposób pomysłodawcy projektu chcą podziękować weteranom za ich służbę, ale także pomóc im i ich rodzinom w potrzebie. Weteranem jest każdy żołnierz oraz funkcjonariusz, który był oddelegowany właśnie do takich operacji, do działań poza granicami kraju i który tam musiał spełnić odpowiednie warunki, czyli odbyć tą służbę w odpowiedniej ilości dni. Natomiast ci, którzy na tych misjach pokojowych odnieśli rany, są uznawani za weteranów poszkodowanych, rany lub kontuzje. Także na dzień dzisiejszy poza granicami kraju pełnią służbę żołnierze, funkcjonariusze MSW, Izba Celna oraz w zeszłym roku otwarto furtkę dla służby więziennej. Co ważne, nie trzeba być weteranem, żeby weteranów wspierać, czego najlepszym przykładem jest jeden z uczestników projektu. Taka akcja jak dzisiaj jak najbardziej, tym bardziej, że można nie dość, że zgubić troszkę kalorii, to jeszcze za darmożkę zrobić zasięgi na Facebooka, chyba o to chodzi. Tak, żeby było jak najwięcej osób wtajemniczonych w temat i żeby te pieniądze jednak popłynęły w odpowiednie miejsce. No właśnie, tak sportowo można zrobić coś dobrego. Dokładnie o to chodzi. A pomóc można w prosty sposób. Można wpłacać pieniądze na konto Fundacji Sprzymierzeni z Grom, a także od dzisiaj na profilu 1047 dla Arka, który można znaleźć na Facebooku. Została utworzona zbiórka, na której zbieramy fundusze dla Arka. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.